Hej, hej, siemaneczko, z tej strony Przemoc, z kanału Raptor 10111. Dzisiaj sobie zobaczymy, czy kierownica G29 podchodzi do PlayStation 5. Pobrałem właśnie przed chwileczką grę z PS4 w Request na PlayStation 5. Uruchomimy ją sobie za pomocą DualSense. A w tym czasie podłączymy kierownicę. Kierownica ma kabel i przewód. Kabel włączamy do gniazda zasilającego i przewód USB białą tą końcóweczką na dole podłączamy tutaj, gdzie ładujemy pada DualSense do USB. I kierownica, widzimy, że zaczyna się kalibrować. Z tego co widzę, gra uruchomiła się bardzo, bardzo szybko w porównaniu do PS4 Pro, ponieważ loading w tej grze jest bardzo, bardzo długi, a tutaj się uruchomiła błyskawicznie. No i zobaczymy, czy jak dam krzyżyk, czy... Nie, na razie nic nie działa, dobra. DualSense, krzyżyk. Warsztat, inne. Ustawienia. Sterowanie. Dałem na kierownicy klawisz PS. Pojawiło się moje konto, daję krzyżyk. Uwaga, uwaga, uwaga! Steruję za pomocą kierownicy w menu gry. Request na PlayStation 5. Ok. Dajmy sobie własny wyścig. Może jakoś to z dołu wam tu pokażę, że rzeczywiście to jest prawda. Chociaż bardzo ciężko to ustawić. No dobra, wybierzmy sobie, widzicie? Aha, to jest rozwałka, ja chciałbym jakiś wyścig. O, chyba jakieś nowe trasy są, których nie widziałem wcześniej. Krzyżyczek. No dobra, no weźmy pierwsze lepsze auto. Wyścig wraków, liczba krążeń, no dobra, niech będzie jedno. Dalej, krzyżyk, krzyżyk, krzyżyk. Ok, lecimy. A więc kierownik G29, jak widzimy, działa na PlayStation 5. Czytywanie też jest o wiele szybsze niż na PS4 Pro. Tutaj dochodziło dopiero gdzieś do 50% ładowania gry. Krzyżyk, krzyżyk, jedziemy. Ciśniemy! Ciśniemy, proszę Państwa, na G29, na kierownicy. A z tego co widzę, gra o wiele ładniej wygląda na PS5 w porównaniu do PS4 Pro. Jakoś tak inaczej. Tak ładniej, kolory są takie bardzo, bardzo żywe. Kierownicą dobrze wibruje. Także jak widzicie, kierownica G29 działa na PS5, mając włączone, uwaga, tutaj przycisk PS4. Także jest ona kompatybilna. Ostatnio kilka osób mnie o to pytało, także macie już na to pewną odpowiedź. Pojechałem w złą stronę. Dobra, dzięki za oglądanie, rzućcie łapkę w górę i subka. Hej, cześć, pa, pa!